Czym jest Wspólnota Niepodległych Państw? Jest to organizacja, która powstała na gruzach ZSRR. Jej powstanie często określa się wręcz jako koniec ZSRR. Zrzesza ona dużą część byłych republik radzieckich i jest to organizacja gospodarczo-polityczno-wojskowa. Powstała ona w wyniku tzw. porozumień białowieskich podpisanych 8 grudnia 1991 roku. I właśnie ta data często jest datą właśnie końca wspomnianego państwa. Została ona podpisana przez prezydentów Rosji, Borysa Jelcyna, prezydenta Ukrainy, Leonida Krawczuka oraz przez przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi, Stanisława Szuszkiewicza. Te trzy państwa były państwami założycielskimi Wspólnoty Niepodległych Państw. Sama Ukraina wystąpiła z tej organizacji w 2018 roku. Obecnie do Wspólnoty Niepodległych Państw należy 9 państw. Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan i Turkmenistan oraz jedno państwo stowarzyszone, czyli Uzbekistan. Siedziba znajduje się tej organizacji w Mińsku, a językiem roboczym Wspólnoty Niepodległych Państw jest język rosyjski. Zgodnie ze statutem organizacji mogą do niej przystąpić również państwa wcześniej niezwiązane z blokiem, z tym Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Sama ta organizacja nie jest wcale w czymś w rzeczywistości bardzo, można powiedzieć, ważnym, chociaż nie należy jej też umniejszać. Tu nie udało się twórcom tej wspólnoty osiągnąć tych zamierzonych celów, że po prostu ta Wspólnota Niepodległych Państw będzie następcą ZSRR i jej wpływ na państwa członkowskie, a raczej wpływ Rosji na te państwa członkowskie będzie wystarczająco duży. W jej skład wchodzi Rada Szefów Państw, czyli organ mający na celu międzyrządowe zarządzanie siłami zbrojnymi, ale tych rad jest więcej. Są rady szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, ministrów obronnych i wielu, wielu innych. Po prostu wszystkie te elementy, w których ma przebiegać współpraca, mają niejako swoje części. Współpraca obejmuje takie elementy jak polityka, bezpieczeństwo, gospodarka, oświata, kultura, nauka, wymiana informacji, a nawet ochrona zdrowia. Choć tu głównie chodzi o gospodarkę oraz o bezpieczeństwo, to są te najważniejsze elementy. I tu najważniejszą rolę, tak jak wspomniałem, miała mieć i ma Federacja Rosyjska, co oczywiście miało i ma na celu osiągnięcie przez nią jak największych zysków i po prostu wyciągnięcie z tej Wspólnoty Niepodległych Państw jak najwięcej dla siebie. I to właśnie Federacja Rosyjska chce dalszego pogłębiania i dalszej integracji zbliżania w postaci tej organizacji i innych organizacji, ponieważ musimy pamiętać, że Wspólnota Niepodległych Państw to nie jedyna organizacja, która wiąże te byłe republiki radzieckie i co ciekawe, te niektóre z tych innych organizacji ten wpływ mają większy niż sama dzisiaj omawiana wspólnota. Więc Wspólnota Niepodległych Państw to organizacja gospodarczo-polityczno-wojskowa zrzeszająca 9 byłych republik radzieckich i jedno państwo stowarzyszone. A celem tej organizacji jest oczywiście współpraca i zacieśnianie więzów politycznych, gospodarczych i wojskowych. Niestety z zyskiem głównie dla jednego z państw członkowskich, z jakich już powiedziałem. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.